Cześć, nazywam się Sebastian Wójcik, mam 30 lat, gram na pozycji przyjmującego w kamperze od roku. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Sebastian Wójcik urodził się 12 marca 1983 roku w Nysie. Występuje na pozycji przyjmującego, gra z numerem 7 na koszulce. Były reprezentant Polski kadetów i reprezentant juniorów. Swój warsztat siatkarski mógł szlifować i zdobywać wiedzę od swojego taty, Krzysztofa Wójcika, znakomitego siatkarza, obecnego trenera pierwszoligowej Stali Nysa i wieloletniego zawodnika również tego klubu. Pseudonim Seba Weldynia. Wzrost 195 cm, waga 95. Zasięg w ataku 339 cm. Zasięg w bloku 318. W klubie KS Kamper od tego sezonu. Poprzednie kluby Sebastiana. SMS Spała 1999-2002, AZS Politechnika Warszawska 2002-2003, Chemik Bydgoszcz 2003-2006, Pronar Hajnówka 2006-2010, Ślepsk Suwałki 2010-2011 i Pronar Hajnówka jeszcze raz 2011-2012. Największe sukcesy. Wicemistrzostwo Europy Kadetów w Libercu w 2001 roku. Stan cywilny, żonaty, żona Marta i córka Liliana. Hoppy, oczko w głowie tatusia, córeczka Lila. Lubi dobrą kuchnię i dobrą książkę na podstawie autentycznych wydarzeń. Lubi w życiu dobrze typować, choć nie zawsze te typy są po jego myśli. Trudno mu obejść się bez internetu, po którym tak bardzo lubi surfować. Taki jest Sebastian Weldynia Wójcik. Znaczy wygraliśmy bardzo spokojnie, zresztą widziałem od pewnego czasu forma rośnie bardzo wyraźnie. Przygotowaliśmy się już do play-offu mimo bardzo ciężkiej pracy, zagraliśmy dobre spotkanie i w sumie wygrana dość wyraźnie z zespołem, który ostatnio wygrał cztery spotkania. Może nie najbardziej szczęśliwie, bo trafiamy na Lubin, potem w półfinale na Czarny Radom, ale jeżeli brać, to brać wszystko, nie patrzymy kto, walczymy o medale i idziemy na maksa. Przy telefonie Marcin Ślubowski, sekretarz klubu KS Kamper. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Kamper wygrał na własnym boisku 3-1 z Banimexem Będzin. Natomiast proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał układ tabeli play-off po rundzie zasadniczej? No tak, zgadza się. Kamper wczoraj pokonał na swoim parkiecie most Banimex Będzin 3-1. Zajmuje obecnie po rundzie zasadniczej piąte miejsce, gromadząc 38 punktów. Na miejscu czwartym również z 38 punktami jest Cyprum Mundo Lubin. No, przegraliśmy mecz, można powiedzieć, pierwszy rundy play-off, tylko i wyłącznie różnicą setów.
gdyż Cyprum miało wygranych 52 sety, przegranych 42, a my mieliśmy wygranych 49 i przegranych 43. Czar i Radom zapewnili sobie pierwsze miejsce już na dwie kolejki przed końcem, zdobywając po ostatniej kolejce 50 punktów i zagrają z ósmym zespołem UMKS Kęczanin Kęty. Jest to tegoroczny Beniaminek, który walczył ostatnio bardzo zacięcie w ostatnim meczu ze Stalą Nysa i pokonał Stal Nysa na swoim parkiecie 3-2, co zapewniło mu udział w playoffach. BBTS wicelider pozostał na drugiej pozycji i zagra ze Śledzkiem Suwałki, który dzięki wskoczył do rundy playoff dzięki pokonaniu Pekpolu Ostrołęka 3-1 na swoim parkiecie również. Na trzecim miejscu pozostał Pekpol Ostrołęka i zagra właśnie z Banimexem Będzin. No i my na wyjeździe 6 kwietnia pierwszy mecz zagramy z Cyprum Mundo Lublin. Natomiast w fazie play-out pozostały drużyny KPS-u Jadar Siedlce, Stal AZS Nysa, Uniwersytet Poznański i Energetyk Jaworzno. Pierwsze mecze zagrają ze sobą Siedlce i Jaworzno oraz Stal Nysa i Poznań. Drużyna, która przegrywa, odpada i spada do drugiej ligi. Czyli można stwierdzić, że te plany, które stawialiście sobie przed sezonem, zostały właściwie już w tej chwili zrealizowane? No, w tej chwili plany zostały zrealizowane. Mamy piąte miejsce po rundzie zasadniczej. Naszym celem była ósemka. Niewiele, bo naprawdę bardzo niewiele zabrakło do miejsca w pierwszej czwórce, żebyśmy zagrali pierwszy mecz w rundzie play-off na własnym parkiecie. Ale jak ja zawsze powtarzam, nie ma tego zlewu, co by na dobre nie wyszło, więc może być różnie. Kibice wiem, że już szykują się na wyjazd do Lublina. Wszystkich chętnie zapraszam na stronę, tam będą informacje, jak się wybrać do Lublina. Będziemy dopingować naszej drużynie. Miejmy nadzieję, że pierwsza czwórka również jest jak najbardziej w naszym zasięgu, gdyż chłopcy ciężko pracują, trener razem z nimi przygotowuje ich do rundy play-off. Także mają bardzo zacięty trening i jestem dobrej myśli po tym sezonie zasadniczym, że play-offy będą bardzo fajne.